Już w kwietniu kolejna grupa mieszkańców zapłaci mniej za ciepło systemowe dostarczane przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. To druga obniżka cen, która w tym roku została dokonana przez spółkę. Pierwsza obniżka sprawiła, że skorzystali głównie mieszkańcy Starego Miasta oraz rejonu wokół Miejskiego Parku. Teraz obniżka obejmie znacznie większą grupę sandomierzan. Sandomierska spółka 25 marca uzyskała zgodę prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wprowadzenie nowej taryfy. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej ma od 14 do 45 dni, by te zmiany wprowadzić. Jak podkreśla prezes Rafał Binienda, zostanie to uczynione niezwłocznie, a taryfa zacznie obowiązywać od 10 kwietnia. Jest to pilna i ważna rzecz, ponieważ obniżki dla mieszkańców sięgają od 15 do 20%. Ja przypomnę, że jest to już kolejna obniżka, ponieważ od 1 stycznia mieszkańcy zasilani z kotłowni gazowych już odczuli to po rachunkach, ponieważ od 1 stycznia była zmiana taryfy, teraz jest kolejna. Możliwe było to dzięki uzyskaniu lepszych cen na paliwa gazowe i na węgiel. Jeżeli chodzi o opłaty mieszkańców, czy opłaty zaliczkowe, no, wtedy, kiedy ustali to spółdzielnia, oni odczują to na swoich rachunkach. Obniżki będą dla mieszkańców znaczne, ale dla różnych grup mogą być nieco inne. Wszystko zależy od grupy taryfowej oraz źródła ciepła. Taryfy są z kolei zależne od cen surowców, czyli od tego, w jakiej cenie spółka nabywa gaz i węgiel. Tak, mamy źródła węglowe i mamy źródła gazowe. W sumie mamy 7 taryf. I w zależności, w której grupie taryfowej dane osiedle czy dana spółdzielnia się znajduje, ta obniżka będzie w takiej kwocie. Aktualnie posiadamy jedną z najniższych taryf w okolicy. Porównywałem nawet ostatnio Tarnobrzeg, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski czy Starachowice. Proszę mi wierzyć, mamy jedne z najniższych taryf na ciepło. Opłaty mieszkańców zależą od zużycia. Więc jeżeli zużycie w danych lokalach, budynkach, które są nieocieplone, jest wysokie, no niestety nie ma to znaczenia od pecu. I co najważniejsze, jeżeli po czerwcu, bo tak się mówi, nie będzie tych rekompensat do dopłat ciepła, tak samo jak i do prądu, my już mamy ceny poniżej tych rekompensat. Nie dotknie to mieszkańców, ponieważ te ceny już na tyle spadły, że one już są poniżej tego progu, gdzie państwo dopłacało nam cały tamten rok, jeżeli chodzi o rekompensaty do opłat ciepła. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu dostarcza ciepło do około 6 tysięcy domostw. Druga obniżka cen za dostarczanie ciepła systemowego w ciągu kilku miesięcy to zmiany oczekiwane przez mieszkańców. To jednak nie wszystko, co można zrobić, by rachunki były jeszcze mniejsze. Nie tylko na koszt ciepła, który ponosimy, ma wpływ koszt surowców, czyli gazu i węgla, ale przede wszystkim zużycie. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę, ale jeżeli właścicielem bloków tu na terenie Żółkiewskiego jest spółdzielnia mieszkaniowa, to mieszkańcy powinni się udać do spółdzielni mieszkaniowej. Też będę o to zabiegał w imieniu mieszkańców. Jest zbyt dużo grzejników bez możliwości regulacji. One były ciepłe, gorące i mieszkańcy, ratując się przed tym ciepłem, otwierają okna. To ma zgubny wpływ właśnie na koszt tego ciepła, za które później mieszkańcy płacą. Nie dość, że płacimy w swoich mieszkaniach za nasze ciepło prywatnie, to dorzucamy się jako wspólnota, jako spółdzielnia do tego ciepła, które jest na klatkach schodowych. Taki sposób myślenia musi i takie przestawienie myślenia musi nastąpić u naszych mieszkańców w Sandomierzu. Jeżeli chcemy mieć mniejsze rachunki za ciepło, musimy o takie rzeczy właśnie zadbać. Zmniejszyć ilość tych grzejników, spowodować to, żeby one były regulowane. Tak naprawdę wychodząc ze swojego mieszkania w okresie zimowym czy jesiennym, ubieramy się w mieszkaniu, wychodzimy na klatkę w kurtkach, więc uważam, że temperatura ponad 20 stopni na klatce schodowej to jest przesada. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z roku na rok notuje coraz mniejszą produkcję i sprzedaż ciepła, co wiąże się z tym, że mieszkańcy oszczędzają. Co roku zużycie spada o około 10%. Są jednak obiekty, gdzie z powodu ich specyfiki lub braku docieplenia oszczędzanie jest bardzo trudne. Różnice w zużyciu na podobnych metrażach w całym Sandomierzu
dochodzą do trzykrotności. Czyli powiedzmy, w bloku ocieplonym, w indywidualnych podzielnikach, gdzie każdy mieszkaniec ma możliwość przekręcenia tego grzejnika, żeby Państwu tak zobrazować tylko delikatnie, zużycie wynosi roczne w granicach 15 gigajouli, no jednostka ciepła, tak? Natomiast w budynkach, gdzie jest nieocieplone, to co powiedział Pan Burmistrz, nie dba się o to ciepło ucieka korytarzami, dochodzi do 45-50 gigajouli na rok w porównywalnym metrażu. To jest trzykrotnie większe zużycie ciepła. I stąd są te opłaty, tak? Że jedni Państwo, którzy mogą sobie przynieść, płacą mało, natomiast drudzy płacą trzykrotnie więcej. I to naprawdę nie jest wina PEC-u, bo my taryfę na ciepło mamy jedną, tak?